dwa lata nie pchałem powyżej 21 metrów. To były ciężkie dwa lata, dużo frustracji, dużo niepokoju, dużo kontuzji, dużo rehabilitacji. Mam nadzieję, że to już jest za mną i faktycznie patrząc na karierę w ogóle zawodników, to takie dołki się zdarzają. Mam nadzieję, że to już był mój jedyny w życiu, w karierze dołek i teraz już będzie tylko lepiej. Chwil zwątpienia było bardzo dużo i tak naprawdę gdyby nie moi bliscy, gdyby nie mój trener, który jest ze mną na co dzień, jest też moim ojcem, gdyby nie on, gdyby nie moja dziewczyna, w ogóle gdyby nie moja rodzina, to jest duża szansa na to, że pewnie bym skończył, bo najgorsza w tym wszystkim jest taka frustracja i to, kiedy niby wszystko jest ok, niby bardzo chcesz, a tak czy inaczej nie wychodzi, ale tak jak mówię, no, trzeba było to przetrwać, ja jakoś dałem radę, czasami gorzej, czasami lepiej, przetrwałem to i teraz mam nadzieję, że już będzie tylko do przodu, tylko coraz dalej, natomiast no, na pewno były to ciężkie dwa lata, były to lata... Tak naprawdę, no, powtórzę się, ale dużej frustracji, bo to jest jakby słowo klucz i to jest chyba emocja, która we mnie była najczęściej. Palec boli, cały czas boli, gdzieś tam nie jest do końca zaleczony. Wydawało mi się, że wszystko ok. W trening wszedłem w pełni zdrowy, w pełni sił. Natomiast gdzieś tam po półtora miesiąca treningu palec zaczął znowu boleć. Później zaczął mnie boleć troszeczkę bardziej. Natomiast wdrożyliśmy leczenie, wdrożyliśmy rehabilitację. Bardzo mi pomógł mój fizjoterapeuta, fizjoterapeuci też z kadry Polski. Także tutaj wielkie dzięki dla nich i myślę, że może nie jestem w 100% zdrowy, ale wydaje mi się, że tak z 30-40% bólu od tego momentu, kiedy zacząłem boleć, to już mi zeszło. Znalazłem sobie taki troszeczkę patent na to, jak trochę oszukiwać ten palec, troszeczkę zacząłem inaczej układać kulę i wypychać ją troszeczkę w inny sposób, natomiast no, na tych dalekich pnięciach, na tych pnięciach trafionych, niestety ten palec wskazujący odgrywa kluczową rolę i gdzieś tam, jeśli to pnięcie jest trafione, to czuję dosyć duży ból, ale tak jak mówię, znalazłem na to patent jakiś tam na treningach, staram się unikać tego palca, na zawodach to jest tylko 6 pchnięć, także na 6 pchnięć zacisnę zęby i będę dawał radę. Wbrew pozorom moim celem w ogóle w tym roku, w ogóle jakoś moje takie podejście się zmieniło i w ogóle nie gonię za tymi medalami, w ogóle nie gonię za tymi osiągnięciami, jakoś zeszło to u mnie na drugi plan. Oczywiście fajnie jest zdobywać medale, fajnie jest wygrywać, ale u mnie teraz jakby najważniejsze jest to, żebym ja czerpał radość w ogóle z tego, co robię i chciałbym być takim kozakiem. Chciałbym, żeby wchodzić na start pewny siebie, żeby to moi rywale patrzyli na mnie jako na tego kogoś, na którego się właśnie patrzę, to nie żebym ja był tym patrzącym na kogoś innego. Chciałbym po prostu się dobrze czuć, chciałbym się czuć najlepszy, chciałbym się czuć dobrze, chciałbym wygrywać meetingi, chciałbym pchać daleko, bo to mi po prostu sprawia radość. Teraz to pchnięcie na 21-37 dawno nie czułem takiej radości, takiej satysfakcji i to jest właśnie to, co ja chcę robić, to, co ja chcę czuć i przypomniało mi się to, dlaczego ja w ogóle ten sport uprawiam, bo uzyskiwanie takich odległości, uzyskiwanie takich wyników jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i to jest to, co ja chcę po prostu robić.